Rozmawiamy dzisiaj z trenerem Dominikiem Nowakiem na 3 dni przed meczem z Lechią Gdańsk. Trenerze, lider przyjeżdża na stadion imienia Orła Białego po tych dwóch zwycięstwach ligowych. Dorzucając Puchar Polski, to 3 kolejne zwycięstwa. Chyba uśmiech na twarz trenera wrócił i też chyba uśmiechy na twarzy legińskich kibiców. Oczekiwania znów poszły w górę. Wszyscy liczymy na punkty. Jak trener widzi to wszystko przed tym meczem? No jakby nie było z liderem polskiej ekstraklasy. Tak, no zaczną to rzeczywiście wielka radość, bo awansowaliśmy do ćwierćfinału Pucharu, to też trzeba zaznaczyć. Tą przygodę chcemy kontynuować jak najdalej, łącznie do finału, także mamy taki swój cel, zawsze ambitne mamy cele. Cieszę się, że piłkarze wróciła radość, bo to wiadomo, wyniki zawsze budują, ale też i spokojnie nad tym pracowaliśmy, wierzyliśmy, że jesteśmy mimo różnych problemów w stanie odwrócić te wyniki, to znaczy przede wszystkim zacząć wygrywać. To się udało i to w niezłym stylu. No, jeżeli chodzi o mecz z Lechią, to na pewno przyjeżdża lider, faworyt w tym spotkaniu, nie ma co ukrywać, mający dużo atutów, zespół, który jest bardzo wyrachowany, zdyscyplinowany, jeżeli chodzi o grę, szczególnie w obronie, ale mający też atuty w ataku, chociażby Paisao, także, który jest jednym chyba z najlepszych napastników tutaj w naszej lidze. Natomiast musimy się do niego dobrze przygotować. Uważam, że też mamy swoje argumenty. Będziemy mieli znów wsparcie kibiców. Oni zawsze są z nami, to podkreślam. Podkreślają to też w rozmowie ze mną piłkarze, że to jest bardzo ważne dla nich i byli z nami i też na pewno jest łatwiej i tutaj też będą od pierwszej minuty z nami, a my od pierwszej będziemy po prostu walczyć o każdy metr boiska, bo gramy z liderem, mówię, nie będąc faworytem, chcemy sprawić niespodziankę. Nowa, oglądamy od kilku kolejek drużynę, można powiedzieć nową mieć, mam tu na myśli ustawienie taktyczne. Pamiętamy te bolesne porażki, szczególnie na własnym stadionie z Legią Warszawa, z Arką i ze Śląskiem. Ten jakby poniekąd z musu trochę przedefiniował tą drużynę na 3-4-2-1 właściwie. Taka taktyka, z tego co wiem, to ten wcześniej nigdy takiej taktyki nie stosował. Ta taktyka w Szczecinie jeszcze nie przyniosła rezultatów, natomiast ostatnio zaskoczyło. Czy to oznacza, że tak już mieć będzie wyglądała na stałe? To znaczy, no przede wszystkim cieszymy się, że to co zaplanowaliśmy przed meczem z Pogonią i wtedy po meczu w Pogoni też przed samym meczem mówiłem piłkarzom, że już od tego się nie cofniemy do końca rundy, bo musimy być stabilni. Oni oczywiście nie tylko uwierzyli, ale tutaj na treningach bardzo, bardzo byli skoncentrowani na tym nowym ustawieniu, bo też jakby ono narzuca pewne elementy, jeżeli chodzi o schematy, też działania piłkarzy indywidualnie, formacji i tak dalej. Natomiast wracając do meritum pytania, jest to taktyka, którą bierzemy pod uwagę na przyszłą rundę, ale nie jedyna i to jest bardzo ważne. Mamy też tą czwórkę, która dobrze funkcjonowała, więc tutaj będziemy mieli możliwość wyborów i to może być też dużym zaskoczeniem i siłą Miedzi. Pytanie stąd, no bo że trener przestawił tę drużynę ze względu na szpital, który zapanował w drużynie po tym jak wypadł ta DNA drużyny, mam tu na myśli kontuzję Markitosa, Santany, Augustyniaka, to poniekąd jakby z przymusu ta zmiana trochę tej taktyki, jak wrócą ci zawodnicy na rundę wiosenną, no umownie wiosenną, bo rozpoczyna się w lutym, stąd niekoniecznie będziemy miał ten komfort, rozumiem, dwóch systemów do wyboru. No to jest komfort, rozumiem? To jest komfort, bo będziemy mieli piłkarzy, którzy rywalizują ze sobą, także ci piłkarze wrócą, którzy są oczywiście bardzo ważnymi ogniwami, ale przede wszystkim wrócimy do takiej bardzo mocnego elementu rywalizacji w zespole. To jest bardzo ważne w rozwoju chociażby indywidualnych piłkarzy, ale rozwoju całego zespołu Miedź Legnica. Także tu będziemy się cieszyć i powrót tych zawodników nie powoduje, że ich nie będzie miejsca też w nowym systemie, a z drugiej strony ci, którzy w tej chwili pokazują naprawdę, że w tym systemie ten zespół naprawdę nieźle funkcjonuje i gra, też potrafi grać i ofensywnie, i widowiskowo, ale przede wszystkim skutecznie w obronie, no to będzie ten pozytywny mój ból głowy. A według trenera ten system
z trójką w tyle, czyli ten 3-4-3, czy też 3-4-2-1, zależy jak to oceniać. On jest defensywny czy ofensywny, bo są przeciwnicy i zwolennicy tego systemu. No mówmy się, w momencie, gdy drużyna broni się, to tak naprawdę to jest 5 obrońców i niektórzy narzekają, że to jest zbyt defensywny. Mecz w Zabrzu pokazał, że niekoniecznie, bo właśnie Miedź zagrała, generalnie była, miała większe posiadanie piłki i zagrała generalnie ofensywnie w tym spotkaniu. No tak, to ten system, jak każdy system, wymaga pracy, tak? I nie zapominajmy, że tak naprawdę przed meczem z Pogonią mieliśmy 11-12 dni dokładnie na to, żeby ten system wprowadzić i to jest bardzo trudne, to nie jest łatwe, żeby w tak krótkim czasie wszystko zafunkcjonowało, bo widać, że jeszcze, jeśli chodzi o ofensywę szczególnie, nie wyglądało to najlepiej w tym pierwszym meczu, w drugim już troszeczkę gdzieś tam ten dzwoneczek dzwonił głośniej i dłużej, a w Zabrze rzeczywiście zafunkcjonowało i tam stworzyliśmy no nie tylko 3 bramki strzeliśmy, ale stworzyliśmy jeszcze sytuacje mogły być znacznie wyżej, natomiast to rzeczywiście nie narzekamy, bo nas interesowało zwycięstwo i to bardzo cieszyło. Także ja uważam, że to jest system, który ma też bardzo dużo zalet, jeżeli chodzi o ofensywę. To nie jest tylko i wyłącznie defensywne, a aczkolwiek też jak każdy system ma swoje wady, także nad tymi wadami trzeba pracować, żeby minimalizować w stosunku do rywala, w którym się gra i to jest bardzo ważne, żeby system, w którym gramy, powodował, że to my będziemy kontrolować spotkanie na boisku. Z systemami na boisku jest tak jak z systemami wyborczymi, ponieważ nie ma idealnego. To przejdźmy do personaliów. Omar Santana pojawił się już na ławce rezerwowych w Zabrzu. Czy to sygnał, że nasz rozgrywający jest już w pełni zdrów i gotowy do podjęcia wyzwania? Tak, jest gotowy, jest w pełni zdrów, ćwiczy na 100%, ćwiczy z zespołem, także tutaj myślę, że mamy już możliwość wyboru, jeżeli chodzi o następnego piłkarza, ale tak jak mówię, wrócił też Wojtek Łobodziński wczoraj już do treningów, także to tutaj na pewno bardzo cieszymy się, że zawodnicy, którzy mieli urazy, wracają, chcą jeszcze pomóc zespołowi na tej ostatniej prostej przed świętami i Omar też jest taką osobą, natomiast też powiedzmy sobie szczerze, pozostali naprawdę prezentują dobrą formę, także to tylko też trzeba się cieszyć przed chociażby takim spotkaniem jak z Lechią. Zapytam jeszcze o Augustyniaka, Markitosa i Bożycia. Wiem, jaka sytuacja tych zawodników. Mają wrócić na rundę rewanżową w połowie lutego. Czy ci piłkarze, oni rzeczywiście po powrocie będą od razu do gry, czy ten proces dochodzenia do formy opóźni się, będzie musiał trochę potrwać? Czy będzie mógł trener na nich liczyć już w lutowych spotkaniach tak naprawdę? Kontrolujemy cały proces ich rehabilitacji. Marko już zaczął chodzić, także już jest dobrze. Rafał też już zaczyna powoli, będzie ćwiczył, będzie zacznie rehabilitacja, będzie zacznie indywidualnie biegać, także wszyscy te, przynajmniej na tej bazie naszej wiedzy w tej chwili i tego jak to postępuje, ten proces ich leczenia, rehabilitacji, wszyscy będą gotowi na pierwszy dzień okresu przygotowawczego. W związku z tym 5 tygodni to jest wystarczający okres, żeby byli w 100% przygotowani do pierwszego spotkania ligowego. Na koniec pytanie o najlepszy mecz do tej pory Miedzi w Ekstraklasie. Czy to ten w Zabrzu ubiegłotygodniowy, zakończony zwycięstwem 3-1? Czy też może pierwszy mecz, paradoksalnie pierwszy mecz z Grudnikiem Zabrze, ten jeszcze sierpniowy, przegrany w Legnicy 1-3? Oba były dobre w naszym wykonaniu, tylko wynik był odwrotny, tak? Ten pierwszy wiadomo, tutaj dominowaliśmy totalnie Górnika właściwie. Narzuciliśmy od razu swój styl, jaki chcieliśmy grać w tym wtedy spotkaniu, grać wysokim pressingiem, odbieraliśmy wysoko piłkę, tworzyliśmy sobie sytuację, wydawało się, że nic nie może nam się stać i kwestią będzie ta druga bramka. Pewnie jak po tych sytuacjach ona by wpadła, to spotkanie myślę, że byśmy wygrali, natomiast no, paradoksalnie wtedy pamiętamy duże szczęście Górnika, niesamowita bramka Suareza, potem już no, niestety też u nas ta głowa nie zapracowała pewnie w 100%, bo zbyt łatwo te dwie bramki straciliśmy na 2-1, 3-1, a ten mecz w Górniku, Górnikiem teraz, a Zabrze to też był bardzo dobry w wykonaniu i taktycznym zespołu, można powiedzieć prawie zbiegał się z ideałem, co by nie było, bo graliśmy, kontrolowaliśmy od pierwszej do ostatniej minuty też, ale też w inny sposób, niekiedy się bardziej głębiej cofając, dając przeciwnikowi pole, wyprowadzając bardzo groźne kontrataki, ale też bardzo dobre spotkanie, rzeczywiście, bardzo swobodnie
piłkarze się czuli, bardzo dobrze współpracowali. Widać było po prostu, że przyjechali i byli też, nie powiedziałbym pewni swego, ale byli na pewno w takiej dyspozycji, której no, musieli to spotkanie wygrać. A jak tak trener rozmawia z kolegami po fachu z innych drużyn ekstraklasowych, to mówią tak, no Dominik, zazdrościmy ci, fajny masz tu komfort pracy w Legnicy, spokój, jest tak? Mam tu pytanie w takim kontekście, że jak tak policzyłem, to 6 trenerów Lotto Ekstraklasy już straciło pracę. Trener na szczęście nie, ale po drodze zdarzały się takie porażki jak 0-4 z Legią, 0-5 ze Śląskiem, 0-4 z Arką i to wszystko przed własną publicznością. Wielu prezesów klubów ekstraklasowych po takich wynikach na pewno straciłoby cierpliwość, natomiast tutaj w Legnicy chyba jest całkiem inna sytuacja. No, ja powiedziałem. No i na efekt mamy taki, że jest drużyna uzyskała nową twarz, nowe ustawienie taktyczne, przyszły wyniki i wrócił optymizm. Czyli co, warto było czekać? Ja uważam, że zawsze warto dać czas trenerowi, spokój, tak? Bo ja uważam, że nie każda zmiana trenera przynosi dobry wynik. Niekiedy nawet, powiem tak, nowa miotła to jest taki troszeczkę krótkofalowy... Działa na 2 mecze. Niekiedy na 2 mecze, niekiedy na 1, różnie, tak, ale rzeczywiście ma to jakiś tam swój impuls, tak, dla zespołu przychodzi trener, zawodnicy może bardziej skupieni, skoncentrowani, ale zaraz wszystko wraca do szarej rzeczywistości, trzeba pracować z tym zespołem i ja obejmowałem takie zespoły i tak jak mówię, też wiem, że po prostu no, najważniejsze to jest spokojna praca, cierpliwa praca, logika w tym wszystkim. Tu w klubie akurat no, muszę powiedzieć, że jest wszystko logicznie poukładane. Nikt po porażkach nikt się nie cieszy. Nikt nie panikował po tych wysokich ale porażkach? Ale nie poraszał, nikt się nie cieszył. My też się nie cieszyliśmy, nie chodziliśmy, nie byliśmy zadowoleni. Ja nie stąpałem twardo po ziemi i mówiłem, nie no, wszystko jest super, bo nie było super, bo przegrywaliśmy wysoko. Więc natomiast siadaliśmy, wspólnie rozmawialiśmy z gronem, z właścicielem też rozmawiałem. I nie było paniki. Była wręcz sytuacja w takiej, jak Marek Ubych chociażby powiedział w wywiadzie, że z tego kryzysu musimy wyjść wszyscy. Nie tylko trener, ale my musimy wyjść i to było ważne, że było to wsparcie. Wsparcie jest najważniejsze. Jak tego wsparcia nie ma, to już tak naprawdę trener może skończyć pracę w każdym klubie. Ja to widzę, jak się dzieje po trenerach. Po fachu, jak niektórzy to są rzucani jak worki kartofli po prostu i z boku na bok, bo nagle nie pasują. No to dla mnie to jest nie do pojęcia. A propos wsparcia, na pewno wsparcia będzie potrzebowała nasza drużyna w najbliższy poniedziałek w meczu z Lechem Gdańsk. Trenerze, dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia. Trzymam kciuki za korzystny wynik w ostatnim meczu w tym roku w Legnicy. Dziękuję.